Siema, witajcie. Właśnie przyjechałem na Pomorze do Tomka Suwalskiego z Teamu Estin Polska. Mam nadzieję, że ten dzień będzie dla nas bardzo udany, ponieważ za cel naszego spotkania postawiliśmy sobie sandacze i okonie. Na wodzie, która teoretycznie jest bardzo ciężka, nie posiada za dużo tych ryb, ale tym bardziej myślę, że będzie dobrym poligonem do tego, żeby opowiedzieć Wam o wędkach, o produktach firmy Westin, o przynętach, które przede wszystkim na co dzień używa Tomek. To on będzie głównym bohaterem tego filmu i to on z okresu, w jakim łowił na nasz sprzęt, na nasze produkty, zbierając doświadczenie, opowie Wam o tym, co jest dobre na sandacze, co jest dobre na okonie i jak te nasze produkty sprawdziły się w jego rękach. Także zapraszam. Udało nam się zwodować na bardzo oldschoolowym slipie Łódź. Wypływamy, jak widzicie, w bardzo ciekawych warunkach, przynajmniej dla mnie. Jesteśmy dosłownie w tunelu Trzcinowisk. Tomek już jest z nami. To on opowie Wam dzisiaj o swoich doświadczeniach z produktami Westin. No i oczywiście mi przynajmniej pomoże złowić na tym jeziorze pierwsze okonie i sandacze, a podobno jest co łowić, no ale to chyba Tomek powinien powiedzieć, w ogóle tak, gdzie się znajdujemy. Dokładnie, znajdujemy się na jednym z przymorskich jezior, dość zapomnianym, jednak najmniejszym z całego pojezierza pomorskiego. Skupimy się na sandaczach, postaramy się ich poszukać tutaj na kamiennych rafach, które bardzo licznie występują na południowym brzegu. No i zobaczymy, oby ryby dopisały. Jakie przynęty? Nie da się oszukać. Shad-tis, głównie shad-tis, megatis. Forma shad-tisa jest zarówno szeroka, jak i wąska, 7-9 cm. Dwunastka też, ale z racji rozmiaru ryb coraz bardziej ku 7-9 cm się skłaniamy. Ale generalnie można powiedzieć, że sandacze klasycznie, taka dziewiąteczka megatis, dziewiąteczka, prawda? To jest ale idealny okoń grubiej chyba, co? Już okoń to siódemka, 7 cm na okonia to jest tak tutaj. Normalnie. Normalnie. Dobra, ja się przygotowałem bardzo klasycznie, czyli wędka street stick, tak jak mówiłem, na korbie, kowrotek 2500, cienka plecionka 006, fluorocarbon 023, street stick 1,85 m do 7 gram. Szybka, bardzo dynamiczna wędka o akcji szczytowej, no i sporym zapasem mocy. No i mamy nadmorski klimat. Nie tylko w górach zmienia się pogoda z minuty na minutę. No tutaj też praktycznie za lasem znajduje się morze, więc ono ściąga. Do tego wody ściągają pobliskie. Ściągają burze. Mieliśmy już taki moment, że dosłownie złapał mnie prąd. Strzeliła mi po prostu iskra między blankiem a dłonią. Plecionka szła w górę do nieba. Mówię, będzie burza. Prognozy pogody nic nie pokazywały.
Oczywiście zaczął padać deszcz, a już słyszymy pierwsze grzmoty, także no sekundy na sekundę się wszystko zmienia. No i trochę wykrakałem, po tym jak wspominałem wam na wodzie, że przeskoczyła mi iskra między blankiem a ręką, jak plecionka poszła do góry, że idzie burza i faktycznie musieliśmy spłynąć, bo oberwanie chmury było tak duże, że faktycznie chwila przerwy była konieczna. Teraz stoimy na szczęście pod zadaszeniem, ale burzę słychać. Burza krąży, wcześniej była w innej części jeziora, przesunęła się na moją lewą stronę i krąży. Tak jak powiedziałem, jesteśmy nad morzem. Tomek chyba wie najlepiej, czemu się wszystko zmienia. Grożą takie warunki. Sam często chyba uciekałeś, co? Tak, także trzeba to przeczekać, przeczekamy tu pod dachem, przestanie troszeczkę padać i lecimy dalej. Wyruszamy ponownie, zobaczyć co teraz nam woda da. Przestało padać, nie ma z nieba, więc ruszamy. Od długiego czasu mówię oczywiście na sprzęcie, więc na pewno będzie dobrym źródłem informacji, co ewentualnie sprawdza się w naszej ofercie do łowienia okoni, sandaczy. Łowi troszeczkę inaczej, ponieważ z tego co widzę, to chyba używasz głównie zestawów castingowych do łowienia właśnie wspomnianych ryb, tak? Tak, ja używam tylko zestawy castingowe. W tym przypadku jest to seria Wędlisk W3, model Finesse Crank. 2,10 długa do 20 gram wyrzutu. Wędzisko jest to przystosowane do łowienia woblerami, aczkolwiek można je świetnie adaptować do łowienia na gumy tej wielkości, czyli od 7 do 9 cm wabiki, które najlepiej mi się tutaj sprawdzają na tych wodach. Stosuję do nich obciążenie od 7 do 10-15 gram, jednak najczęściej jest to 10 gram. Prowadzę to z opadem bądź szuram pod nie. Takie prowadzenie pod nie właśnie tutaj na kamiennych rafach świetnie pobudza do żerowania, zwłaszcza okonie. Wędzisko to pozwala nam zniwelować brak rozciągliwości plecionki, ponieważ jest na tyle miękkie, że po zacięciu ryby oddaje swą akcją na tyle dużo, że ryba się nam nie spina, nawet jeżeli jest lekko zapięta, tak? Czyli okonie pozacinane gdzieś w kącik wargi nie są problemem dla tego wędziska, nawet stosując tak oporne przynęty, jak są 7 czy 9 cm gumy w przypadku łowienia. Sandacze też? Sandacze też. Można wciąć sandacza przy wyciągnięciu z opadu. Ten dolnik jest tu na tyle mocny, że potrafimy, damy radę go zaciąć i po prostu go wychowuje. Ale też pracuje. Ale pięknie pracuje, jest na tyle właśnie, no, fajna ma akcję paraboliczną, dół już od łączenia w górę. Jest fajny, miękki i można rybę tym holować. Do ciebie dodam też, że testowałem go na belonach w tym roku. I pod blachami 15-20 gramowymi świetnie się sprawdza na belonie, która też jest żywiołową rybą waleczną, jednak ma bardzo kruchy pysk. Tęki pozwala właśnie tą sztywność plecionki zniwelować i oddać tyle, ile potrzeba, by ryba nam się nie spięła. Ostre płetwy. Bum. Miał być czarny. Jest w naturalnym dość kolorze i proszę, ale wciął się na Zander Tiza. No, można powiedzieć, okonie lubią sandacze. Zazwyczaj tak jasne ryby łowię oczywiście w wydaniu sandaczy, a tu sami zobaczcie, pięknie wyparkowany szpiet, jakie ma kolory, nawet jak porównacie z wodą, to tak jakby woda farbowała rybę i faktycznie tak jest. Oczywiście kolor ryby uzależniony jest od koloru podłoża i samej wody, no ale tak jak mówiłem, większe przynęty z serii Zander Tiz łowią oczywiście większe szczupy.
szczupaki, ale to jest naprawdę dobra przynęta szczupakowa. I oprócz tego może kolejny niewielki szczupak, ale za to pięknie, pięknie ubarwiony. Ci 7 cm. Joko. No, Tadeuszek. No i chodź do mnie. Mamy pierwszego obiecanego czarnucha. Widzieliście normalne oko, nie? Jasne. A tu prawdziwy czarnuch, ale też żywy bardzo, jak można tak powiedzieć. Energiczny. Bach. I na co? Coś jaskrawego, na nowego Stanleya, 5,5 cm. Nie wiem czy ten, ale któryś z bandziorów małych, czarnych, zjadł mi ogon w nowym szattizie, w fioletowym kolorze, ostatnim jaki miałem. A tu skrajnie zainteresowało się. O proszę. No na siódemkę. Kilka metrów z boku, normalny kolor. Ja przed chwilą miałem ciemnego. No. Siódemka? Siódemka Dirty Harbour. Proszę bardzo. No niestety, bardzo przyjemny dzień nad morzem, na łowisku, na którym na co dzień łowi Tomek, dobiegł końca. Nie był łatwy, ponieważ ryby wymagały bardzo dużo uwagi od nas, dużo kreatywności. Mieliśmy krótką przerwę na prysznic, pompa na chwilę nas troszeczkę zepchnęła na ląd, musieliśmy zrobić krótką przerwę. No i ryby też postawiły wysoką poprzeczkę. Mieliśmy w planach łowienie oczywiście sandaczy, okoni, tych ryb, które na co dzień tutaj Tomek łowi w dużych ilościach i w całkiem bardzo fajnych rozmiarach. No niestety, zmieniająca się chyba pogoda, front, albo po prostu, no takie są ryby, takie się łowi, że nie zawsze dopisują. No nie spełniły może do końca naszych oczekiwań, ale sprawdziliśmy i sprzęt Tomka, na który cały czas łowi i testuje, można powiedzieć, od długiego czasu. Można było go zobaczyć w akcji. Ja przerzuciłem dość sporo kolorów, rodzajów przynęt i to chyba razem z Tomkiem, bo też widzicie, pudełko jest otwarte, przynęty powrzucane, u mnie rozłożone. Nie możemy powiedzieć, który kolor, który rodzaj przynęty się sprawdził. Hypotis w jaskrawym kolorze zadziałał. Tomek, chyba też założyłeś szattiza. Szattizy. Na sam koniec megatizy. Zandertizy. To wszystko, co... Stanley mały. Dokładnie. To wszystko, co albo dopiero pojawi się w sklepach, tak jak Zandertiz, czy nowy Stanley, czy dobrze znane pozycje właśnie w postaci Hypotiza czy Shattiza, dzisiaj chodziły. Chodziły, ale niestety nie w oczekiwanych tak mocno przez nas rybach, bo dopisały na pewno szczupaki, szczupaczki, bardziej by należało powiedzieć, sandaczyki. No i okonie chyba bardziej zasługują na miano pełnej nazwy, bez drobnień, ale nie było łatwo. Co prawda właśnie musieliśmy bardzo kombinować, przestawiać się, praktycznie każde napłynięcie dawało jakieś branie, jakąś rybę, ale po chwili wszystko gasło. Ryba zapewne też się przemieszczała, my próbowaliśmy gdzieś ją namierzać, było co prawda dużo brań, sporo spadów, obciętych ogonków, jak chociażby zakładam, że to były okonie 5-centymetrowego Shattiza. Zandertiza ci coś Zandertiza, którego już chyba tutaj nie mam. Też zjadły, guma bardzo mięsista, mocna. Okazała się jednak no nie na tyle wystarczająco pancerna, że jednak prawdopodobnie została zjedzona przez sandacza. Także nie było łatwo, ale tak przebywa, czy tak przebiega zazwyczaj zwykły dzień w Polsce. No niestety... Nie zawsze jest Skandynawia. El Dorado, dokładnie.
No a Tomek też parę rzeczy mi pokazał, odsłonił łowisko, które myślę, że jest bardzo ciekawym, wymagającym, no ale ja lubię płytką wodę pod kątem sandacza, pod kątem łowienia okoni. Ja jeszcze miałem okazję po raz kolejny sprawdzić oczywiście nową moją wędkę, nową dlatego, że dopiero pojawi się we wrześniu w sklepach. Jest to seria Finesse model Bass 2,10 do 15 gram. Jednoczęściowy blank, czuły, sprężysty, akcja szczytowa z bardzo dużym zapasem mocy. Mogę powiedzieć z całą pewnością już teraz po kolejnej przygodzie, po kolejnym sprawdzeniu na kolejnej w polskiej wodzie, że jest to naprawdę bardzo dobry sandaczowy blank, który z pewnością wyjdzie naprzeciw waszym oczekiwaniom. Tomek chyba będzie mógł skorzystać z wersji. Ja cieszę się właśnie, że ten kij właśnie wyszedł w wersji castingowej do 15 gram. Patrząc na to, jak ten kij jest szybki, myślę, że będzie to pozycja obowiązkowa dla każdego łowcy sandaczów castingowego. No, ja nie wierzyłem, że Tomek faktycznie ogarnia wszystko jedną wędką, do tego castingową. Ja jestem oczywiście zwolennikiem klasycznej korby, ale tu widać, no, Tomek jeżeli oczywiście te parametry będą zachowane w castingu, no to będzie naprawdę super kij. Tak, z pewnością mogę tu już powiedzieć, że absolutnie bardzo podobnie się zachowuje. Ja niestety nie łowię na casting, dlatego mam klasyczny blank, można powiedzieć, ale jeżeli oczekujesz podobnej pracy, z całą pewnością też wersja castingowa pod multiplikator będzie taką pracę zachowywała. Także to będzie idealne wędzisko właśnie do gum 7-9 cm, 10 gram głowy. Tak jak dzisiaj łowię. Jak ty łowisz na to? Szybki kij. Będzie naprawdę bomba. No, czyli będziesz miał coś nowego do przetestowania. Dokładnie. Mam nadzieję, że też za jakiś czas wrócimy z nowym filmem, z większą ilością ryb i z opinią Tomka na temat nowej wędki Bass serii Finesse, ale w wersji castingowej. Nic nam nie pozostaje więcej, jak życzyć wam udanego sezonu, wspaniałego finiszu w 2019 roku, grubych ryb, no i bardzo fajnych wyników na przynęty i produkty Westin. Trzymajcie się, hej! Cześć. Ale to jeszcze nie koniec. Sami zobaczcie, co się wydarzyło na sam koniec tego filmu. Ja nie wiem, czy szczupak za bardzo jeszcze się nie pokazał, to nie szczupak. Jak będzie sandacz, to na pójdzie najwyżej. To jest sandacz. To szczupak, który by się pokazał. O, ładny. Sandokrę. Tak? No, dawaj, dawaj. Ja to przytrzymam. Dobra. Jest. Zaparkował. Kurnam. Ładny zander, ty fotkę ci później cyknąć? Poproszę, słuchajcie, całkiem jeszcze niedawno, ale w dniu dzisiejszym opowiadałem Tomkowi, że miałem kilka takich przypadków, że dosłownie przynęta wpadała do wody, chwila na opuszczenie się pod powierzchnię, łup. I ten sandacz właśnie w taki sam sposób wziął. Przynęta dosłownie dotknęła lustra wody, kilka sekund, bum. A wcześniej jeszcze Tomek miał przecież branie tutaj. No i zobaczcie. No i mamy. Może nie jest powalającej wielkości ten sandacz, ale sandacz kontra Zander Tis w końcu na koniec dnia przyniósł efekt. Akurat wpięty. Można powiedzieć idealnie, trochę mało naturalnie, ale dosłownie tak wylądował w podbieraku. Dobra, teraz... No i mam pierwszego w tym sezonie nadmorskiego sandacza na koncie.